W 2016 roku świat zmagał się z wysypem niepokojących, przerażających, niebezpiecznych klaunów w USA. Była to na maksa dziwna, niecodzienna, niespodziewana i jakże niepokojąca sytuacja, o której zdaje się, że trochę zapomniano, ale i tak zostawiła trwały ślad ogólnie w historii, a także w historii internetu. A propos tej sprawy, na przełomie sierpnia i września 2016 roku miejsce miała inna, dość mocno przerażająca sytuacja, która właśnie była z tym wszystkim związana. Kiedy to pewna grupa klaunów działała na Facebooku i posunęła się na tyle daleko, by robić naprawdę szokujące i przerażające rzeczy. Takie jak nękanie uczniów w okolicznych szkół. Także cześć wszystkim, jestem Ondar i witam was serdecznie w kolejnym materiale. Nim zaczniemy, zostaw suba, wpadnij na mojego Instagrama, bo chciałbym jakoś go rozwinąć. Linka macie w opisie, Mondarex, please, zostawcie obserwację. Wpadnijcie też na mojego TikToka, a tymczasem myślę, że możemy pomalutku zaczynać tę historię. Trzeba przyznać, że 2016 to był całkiem ciekawy rok. Wyszła wówczas moim zdaniem prawie najgorsza część Call of Duty. Polski YouTube wyglądał zupełnie inaczej niż ten obecny, a w zasadzie cały YouTube wyglądał inaczej. A PewDiePie baitował, że usunie swój kanał i faktycznie to zrobił, tylko że to był jego poboczny kanał. Tak więc jak widzicie, w 2016 roku w internecie działy się dość spore dymy. Aczkolwiek jeszcze większe dymy działy się jak gdyby poza nim w Stanach Zjednoczonych gdzieś od początku wakacji 2016 roku. Bowiem w tym miejscu, w tamtym czasie, dymomierz absolutnie przekroczył jakąkolwiek skalę, jakiekolwiek granice, kiedy to na ulicach miast w Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się te niepokojące klauny. Internet oraz telewizję zalały zdjęcia i nagrania ukazujące ludzi przebranych za niepokojące klauny, które czaiły się gdzieś w ciemnościach. Między innymi w miejscach w pobliżu lasów, na jakichś kompletnych odludziach, w opuszczonych domach, na przedmieściach, czy też na zwykłych drogach późną nocą. Co czujecie, patrząc na to zdjęcie? Czy czujecie niepokój? Wiem, że uwielbiacie się bać, dlatego dzisiaj... Dobra. Tak się składa, że większość owych klaunów była zwykłymi pranksterami, aczkolwiek nie brakowało wśród nich osób, które mogły mieć bardzo złe intencje. Według internetu wszystko rozpoczęło się od tego zdjęcia, gdzie to ukazany został klaun, którego wcześniej spotkano w Green Bay w Wisconsin i to właśnie od tego miejsca rozpoczęła się wielka fala strasznych klaunów w USA. Dokładnie sprawa wypłynęła na początku sierpnia, kiedy to internet obiegło 5 zdjęć przerażającego klauna, który przechadzał się nocą po pustym parkingu pod mostem w downtown Green Bay. Tyle, że sytuacja z tym klaunem była trochę prostsza, bowiem całość była chwytem marketingowym do wówczas niewydanego filmu krótkometrażowego o nazwie Gags, którego premiera odbyła się w 2018 roku, a trochę szersza premiera we wrześniu 2019 roku. Aczkolwiek była to bez wątpienia rzecz, która popchnęła wielu naśladowców ku przebraniu się za klauny i wyjściu na ulicę. Początkowo, czemu trudno się dziwić, klaun ten wywołał całkiem spore przerażenie pośród okolicznych mieszkańców rejonu, w którym ten zaczął pojawiać się tu i tam, a w internecie jego zdjęcia zyskały całkiem sporą furorę. Wobec tego niedługo później pojawiło się bardzo wielu naśladowców, którzy w wielu zakątkach Stanów Zjednoczonych, a z tego czego się dowiedziałem, w szczególności na południu, zaczęli wychodzić na ulicę i straszyć innych ludzi, albo robić inne głupie rzeczy. Zapewne duża część z was pamięta tego typu materiały, które pojawiały się w internecie wówczas dość masowo. I mega często gościły na różnych topkach top 5 najstraszniejszych nagrań tygodnia. Było tego sporo, a poruszenie i niepokój spowodowany całym tym zjawiskiem był jak najbardziej zrozumiały, bo przecież co ty byś zrobił bądź byś zrobiła, gdyby podczas powrotu z nocnego spaceru, tak jest, w większości strasznych historii ktoś musi chodzić na spacery po nocach, bo to jest fajne, nie wiem, na twojej drodze stanąłby taki oto jegomość i zachowałby się trochę nieelegancko. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, duża część ludzi przebieranych za klauny była tylko i wyłącznie naśladowcami, którzy chcieli po prostu kogoś przestraszyć, a niekoniecznie zrobić coś złego, albo byli po prostu pranksterami, którzy oczekiwali nagrania jakiegoś nie wiadomo jak mocnego filmu, który zbierze miliony wyświetleń w sieci. Ale cały czas dochodziło coraz więcej nowych zgłoszeń niepokojących kontaktów z takowymi osobnikami, które faktycznie mogły skończyć się tragedią. W postaci tego filmu, a dokładnie komuś, na poważnie mogła stać się krzywda. Ponieważ różne portale internetowe, a także telewizja non-stop informowały o budzących niepokój incydentach właśnie z udziałem klaunów, kiedy to przykładowo takowy klaun podchodził pod czyjąś posesję,
Dzwonił dzwonkiem, starał się wejść do środka, albo zaglądał przez okno i spoglądał na wnętrze domu, albo kiedy dwójka dzieci w oczekiwaniu na poranny autobus do szkoły napotkała niepokojącego klauna, który zaczął je bez przyczyny gonić. Co niektórzy klauni posuwali się naprawdę bardzo daleko, m.in. przychodząc do parków czy miejsc, gdzie znajdują się jakieś place zabaw i z ukrycia obserwowali dzieci. Co interesujące, tego typu sytuacje miejsce miały nawet już w poprzednich latach, poczynając od 2013 roku, kiedy to donoszono o pierwszych obserwacjach przerażającego klauna. Dokładnie miało to miejsce w Anglii. Dalej w 2014 i 2015 roku także dochodziło do wielu zgłoszeń obserwacji właśnie przerażających klaunów, aż w końcu w 2016 roku doszło do swoistego apogeum, o którym chwilę temu opowiadałem. Skala wydarzenia doszła w końcu do takiego punktu, że w pewnych miejscach nawet zaczęto wycofywać kostiumy klaunów z dystrybucji. Jednakże to, co wydaje się tutaj być bardzo ważne, to fakt, że co niektórzy klauni zaczęli działać w internecie, gdzie tworzyli swoje konta na takich portalach jak Facebook czy Instagram i tam dodawali różne niepokojące posty, które miały tworzyć jakąś zagadkę, a także wielki rozgłos wokół danego klauna, jakoby internauci rzeczywiście mieli do czynienia z maniakalnym mordercą czy coś. Tak jest w Polsce, taki trend także miał miejsce, ale w zasadzie z całości tego typu kont powiedzmy tylko i wyłącznie Murderer Tommy, który był jako pierwszy i był no całkiem spoko akcją, ponieważ pieniążki zebrane w ramach tego wszystkiego zostały przekazane na dziecięce hospicjum w Koszalinie. Tommy także doczekał się wielu własnych naśladowców, którzy jednak totalnie nie wypalili w większości i okazali się być dość słabymi projektami. Swoją drogą ciekawe, jak tam Boxdel sobie poradził z tym Killer Magnusem, bo miały być tam dymy ostre z tego co pamiętam. Jednakże wracając do tematu, pośród tego wszystkiego i tych wszystkich kont, jedno wyróżniało się naprawdę bardzo, mianowicie konto Flomo Clowns. Wobec tego profil Flomo Clowns pojawił się na Facebooku, a nazwa tego wszystkiego pochodzi od tego, że działali oni na terenie miasteczka Flomaton w stanie Alabama. Samo konto pojawiło się w lato 2016 roku i chociaż obecnie może wyglądać trochę blado i amatorsko, to wówczas zebrało naprawdę całkiem sporą uwagę ze względu na liczne szokujące treści, które pojawiały się w tym miejscu. Otóż strona była prowadzona przez kilku klaunów, którzy razem tworzyli grupy o nazwie Flomo Clowns, a w klimat całego tego gównianego profilu najlepiej wprowadzi nas jego biogram. Zabijanie ludzi to moja praca. Ciekawie. I generalnie przeglądając tę porytą stronę, można w bardzo łatwy sposób dojść do wniosku, że jest to najgorsza część całej tej epidemii klaunów, która miała miejsce w 2016 roku, bo dochodziło tutaj nawet do nękania dzieci. Zaczynając od tego typu wpisów, tak jest inspiracja ziomkiem, filmem ziomka, który znajduje się w opisie tego filmu, w razie czego wbijcie tam, bo inspiracja, my friend. Cała sprawa przekraczała jakiekolwiek granice, bowiem klauni nawet pisali rzekomo wiadomości do dzieci, czy też do uczniów okolicznych szkół o takowych treściach. I szczerze, dostawanie takich wiadomości od kogokolwiek jest mega stryte i ja z całą pewnością nieźle bym się obsrał, jakbym otrzymał coś takiego. Tak więc w wyniku całej tej obrzydliwości nie trzeba było długo czekać, aż sprawa nabierze rozgłosu. Tak więc o wszystkim zaczęły informować media, a całą sprawą w końcu zainteresowała się policja. Rozpoczęło się śledztwo, a w wyniku tego wszystkiego policja, także okoliczni mieszkańcy brali to wszystko na tyle poważnie, że wszystkie szkoły w hrabstwie Escambia w Alabamie zostały zamknięte. W końcu policji udało się zdemaskować Flomo Clowns, wyłonić kilkoro podejrzanych, a także aresztować jedną kobietę, która była dość mocno zaangażowana w działalność tej grupy. Została ona skazana na 10 lat pozbawienia wolności, aczkolwiek niedługo później w wyniku jakichś innych procedur mogła opuścić więzienie. W ramach 5-letniego okresu, kiedy była pod ścisłym nadzorem i przez ten okres nie mogła stworzyć jakiegokolwiek konta w internecie. Jeżeli złamałaby ten zakaz, cóż, trafiłaby do paki na 10 lat. Sytuacja ta zasługiwała na całkiem sporą uwagę, ze względu na całą tę historię, która się tu wydarzyła, a także ze względu na to, że była to pierwsza sytuacja, kiedy ktoś faktycznie został skazany ze względu na tego typu klaunowe sprawy. Wkrótce potem w kwestii niepokojących klaunów w USA posypały się inne skazania, inne aresztowania i pod koniec jesieni już klaunów nikt nigdzie nie widział. Happy end, tak to się wszystko skończyło. Pod ostatnimi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć coś strasznego na tym kanale, jak ze starych dobrych czasów, więc macie coś strasznego. Myślę, że nawet trochę zbyt strasznego pod pewnymi względami, więc pozwólcie, że w następnych filmach powrócimy do tematów, którymi zajmuję się w ostatnim czasie.
Tymczasem mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Wpadnijcie do opisu na dół. Zostawiłem tam link do filmu, którym się tutaj trochę zainspirowałem. Zostawcie tam kciuka w górę ode mnie, ponieważ tamten materiał też był naprawdę bardzo fajny. Tymczasem zapraszam was wszystkich jeszcze na mojego Instagramka, bo w porównaniu do YouTube'a i TikToka jest on trochę mało rozwinięty, a chciałbym tam wrzucać częściej jakieś inne rzeczy niż na tamtych dwóch platformach, więc wpadajcie tam, jakoś może go rozwiniemy. No i cóż, wbijajcie też na TikToka i całą resztę, zostawcie suba na kanale. Chciałbym wbić 300 tysięcy do końca tego roku, może nam się uda. Tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, mówi Dozmondar, Newry.